Takiego najazdu kolarzy górskich już dawno nie było w Bielawie, a wszystko za sprawą kolejnej edycji Bike Maratonu, który zawitał w Góry Sowie 23 lipca. Na starcie zawodów pojawiło się grubo ponad 1000 zawodników z całej Polski. Dodatkowo do tego myślę około setki dzieci w tym dziecięcym bike maratonie. Jak zwykle świetna lipcowa pogoda, jak zwykle atmosfera piknikowa. Taka nowość, można trochę powiedzieć, w Bielawie, że to jest taki aktywny weekend, gdzie jutro jest bieg górski. Mamy dwa dystanse, półmaraton i dziesiątkę i już dosyć sporo też zapisanych uczestników na bieg. Także zapraszamy do Bielawy na takie aktywności rowerowo-biegowe. Zmienialiście trasy w tym roku? Tak, dosyć diametralnie można powiedzieć, jeśli chodzi o dystanse mega giga, bo w ogóle cały weekend jest skupiony wokół Kalenicy, czyli tego tutaj najbliższego szczytu i równie pięknego jak Wielka Sowa. Do tej pory właśnie zawodnicy z tych długich dystansów wjeżdżali na Sowę i trasa była jakby wokół masywu Wielkiej Sowy. Teraz objeżdżamy z różnych stron Kalenicę. Myślę, że to ciekawe, nowe ścieżki, dosyć trudne, trudne też technicznie zjazdy, podjazdy. Ale tego, mam nadzieję, oczekują zawodnicy na tych dłuższych dystansach. Powiedz mi, w tym roku zadowolony jesteś z kolejnej edycji Bike Maratonu w całej Polsce? Myślę, że tak, bo jesteśmy na razie, można być w połowie czy w trzech czwartych sezonu. Było trochę zmian, doszły dwie nowe miejscowości, 12 edycji w tym sezonie. Cały czas bardzo duża frekwencja, bardzo nas też cieszy rozwój tych dziecięcych wyścigów, bo to miło popatrzeć, jak te maluchy gdzieś tam się ścigają i wszyscy marzą o tym, żeby być tam jak Majka Włoszczowska czy jak Rafał Majka. Więc wydaje mi się, że te edycje bike maratonu tegorocznego naprawdę są, że tak powiem, takie spełnieniem naszych oczekiwań.